jak to będzie wyglądało. Dostaniemy niby plus 40% za jazdę w kopie. Mam nadzieję, że będzie spoko. I też jeździmy tu z botami. Nie wiem, czy będzie można ich tak ładnie spychać jak na singlu. Zobaczymy. Dobra, chyba jest ok. Ziomeczek jedzie z tyłu. Co on tam ma za furę? Kurde. A już tu jechałem ten wyścig. Jak przejeżdżałem pod tym mostem od tutaj, to mi się gra zawiesiła. Teraz chyba się nie zawiesi. Zobaczymy. Jaka audica śmiesznie oklejona. Dobra, go. O kurde, jak ten... Jak ten jeden przeciwnik wyrwał do przodu. Nie wiem, czy go dogonię. Może się uda. Dobra, trochę go podgoniłem. Kajmanem jedzie. Jakiś jazz. Sheep. Nie ma. Elegancko. No udało się, dobra. Zobaczymy, czy będzie bonus plus 40%. Jak myślicie? Oby. Dobra. To jest chyba... Co? To BMW ładnie brzmi? Poczekaj, aż włożymy tutaj V8-kę 4-litrową. To dopiero będzie ładnie brzmieć. Gdzie te moje dodatkowe 40%? Chyba dostałem coś, nie? Tutaj nie robiłem chyba któregoś poziomu, dlatego mi się pokazuje tu wykrzyknik, że jakiś wyścig mam nieskończony. Ale to zadychę, to nawet nie będziemy jechać. Tu mamy... tu mamy jakieś wyzwanko. Za to przeważnie jest sporo kasy, nie? Może byśmy zrobili sobie. Ciekawe, czy możemy to robić razem? O, patrz, elegancko, jakie furzysko! Dawaj pierdy, ziomek. Kurde, nie mogę pokazać jego pierdu. Jedź przodem. Przód zesłapowany. Fajnie to wygląda. Ej, synchronizacja chyba jest całkiem spoko, nie? Czy nie? Uważaj! O kurde. Dobra, jedziemy na tą próbę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ostatnio widzę coraz więcej radiowozów patrolujących tuż pod moimi drzwiami. Jakiś kliniarz przyszedł sprawdzić papiery. Ta BMW brzmi jak jakiś stary gruz. Jednym się podoba, innym nie. Bo mamy tutaj rzędowy silnik, to nie może brzmieć jakoś tam cudownie, nie? Wiem, że lubisz przyciągać uwagę, ale to nie. Siema Sebastian, pozdrawiam ciebie w pracy. Dobra, zobaczmy. Tutaj mamy coś takiego. A to się jedzie chyba samemu. Dobra, to ja to szybko przelecę i jedziemy następne wyścigi. Później sobie w nocy razem pojeździmy. Nie wiem, jak będą wyglądały pościgi, ale wygląda na to, że jak jestem z kimś w grupie, to innych graczy na sesji nie widać, co jest zajebiste, bo się nie doczytują. A jak się doczytują inni gracze na sesji, to grę strasznie przycina, co mnie denerwuje strasznie. Tak, tutaj muszę jechać sam.
tutaj na przykład lepiej jest pokonywać zakręty nie driftując, tak? Bo jest bardzo ciasno. Ja tu sobie trochę ręcznym robię, cyk. Tam się ktoś na czacie pytał, czy wszystko trzeba pokonywać na ręcznym, no ale na szczęście nie. Tutaj bardzo fajne jest to prowadzenie auta, natomiast samo driftowanie, jak driftowałem do tej pory, było słabe. Ale to może dlatego, że miałem za słaby samochód, nie wiem. W każdym razie też mi się wydaje takie mocno skryptowane, więc... Dobra, kurde. Zrób wyraźniej, pewnie, że tak. Myślę, że też faktycznie trochę więcej kasy będzie z tego wszystkiego. Zaraz sobie pojedziemy, ja tylko zrobię tą próbę szybko, rachu ciachu i pięknie. Dobra. R6 to najlepiej brzmiące silniki według mnie. Fajnie brzmią, pewnie, że tak. Dobra. Czyli sobie pogramy trochę w kooperacji, zobaczymy jak to będzie wyglądało, nie? 28 tysięcy, kurde. Zobaczcie, za jeden taki szybki przejazd. To mi się właśnie podoba, jak gramy w tej wczesnej wersji, bo jeszcze słabi gracze grają w tę grę, nie? No jest super. Dobra, jednak są inni gracze na sesji, ale nie wiem, czy oni się też mi będą doczytywać. Czy tylko doczytuje się grupa? Ja wolał jednak, żeby ta grupa się tylko doczytywała. No dobra, tu mamy nowość. Zobaczymy, czy możemy robić w kooperacji jakieś misje. Bo jeśli tak, to by było super. Zobaczymy, nie? Jedziemy sobie na misję. A mamy jakąś chyba nową postać. Nie kojarzę, żeby ona się tutaj gdzieś pojawiała. No, zobaczymy, co to będzie. Kozak auto. Tutaj też możemy sobie założyć dach, ale to z poziomu garażu możemy zrobić, nie? To jest multiplayer? Tak, teraz jesteśmy w multiku, w kooperacji, gramy sobie w grupie. Nie widzę tego ziomeczka drugiego, on tam chyba gdzieś sobie pojechał. No. Hops, hops, hops. I tak, na głęboką wodę. Czekaj, mogę? Chyba nie mogę tu zapraszać grupy, jak robię te misje. Także nie wiem, jak to wygląda. Miałem nadzieję, że wrócisz. Pierwsza trasa to tylko rozgrzewka. Dobra. Będzie kolejny poziom. Zobaczmy, czy dasz radę. Próba driftu? O nie! Moim... Ja nie To nie jest samochód do driftu! Ratujcie mnie, kurde! Dobra, spróbuję. Scena jest twoja. Śmiało! To kwestia kontroli. Shut the fuck up. Zobaczymy, czy to umiejętności, czy fart. Raczej fart. Ej, zrobiłem pod asfalt, ono... Dobrze tu włożyłem te opony. Takie w miarę stanterskie. Muszę na ręczny zaciągnąć, ja nie wiedziałem, że to będzie ten. Drifting. Coś mi się tam pewnie pokazywało, no. Kurde. Kurde, ale tą BM-ką, która nie jest zrobiona pod drift, lepiej mi się driftuje niż na tym samochodem, który był typowo pod drift. Może trzeba było więcej poćwiczyć. Tutaj ważne jest, żebyśmy blisko barierki driftowali. Tu mamy mnożnik. Chyba spoko. Tak jest, tak trzymaj, a będzie dobrze. Ajajajajaj. Poproszę więcej tego samego.
Jezu. Dalej! A to jeszcze nie koniec. Zrobiłem czy nie? Ej, było blisko. Spróbujesz jeszcze raz? 25. Masakra. No nic. Mówiąc, myślałem, że będziesz miał z tym problemy. Dopilnuję, żeby następnym razem tak było. 27 tysięcy, dobra, udało się, kurde. Krzychu, kadetem teraz, nie? Nie no, udało się, dobrze. Trochę ciężko było tutaj, faktycznie. Dawaj do tego Merola. Właśnie! Może weźmiemy sobie Merola. I Merolem powinno chyba być lepiej, nie? Na starcie mamy V8-kę, człowieku. Dobra, jest ziomeczek. To co, żeby uzbierać na Merola, to musimy sobie pojeździć trochę tutaj wyścigów. Tu mamy coś. 185 poziom zalecany, więc spróbujmy. Chyba nie ma innych graczy tutaj na sesji, bo ktoś wbił do naszej grupy. Na farcie, nie? No była na farcie faktycznie. Na styk była, no. Na farcie, na styk. Dobra, tor wyścigowy. I lecimy. I co, mamy tu niby więcej hajsu dostać? 25 tysięcy to jest nagroda taka ogólna? Zobaczymy, czy będzie tam niby więcej, nie? Czekaj, bo... Jorun, co to? Aha, dobra. Idę nadrabiać dla gości NFS, mi go nie... Mi go live życzę. Spoko, dzięki Lewo, na razie. Merca musimy kupić do mi. Kupimy, tylko muszę najpierw na niego zarobić, no. Nie kupię go, nie miałem nic kasy. Siema, prawy. Dobra, powinienem dostać za to 26 tysięcy? 25 tysięcy, nie? Zobaczymy. Powinno być łatwo, oni mają tutaj niski poziom. A, tutaj będzie łatwiutko. Także co, na poprzednim wyścigu wygraliśmy sobie 30 tysięcy, no łatwy był, teraz pojedziemy sobie jakiś szybszy, z gorszymi przeciwnikami. Wow. No i będziemy mogli kupić już Mercedesa GT, człowieku. Już nie są żarty. No i V8-kę będzie miał, 4-litrową. To dopiero będzie. Styl driftu jak na hamulec, będzie jak w paru poprzednich NFS. Nie opanujesz aktualnego driftu. Tak, myślę, że na styl driftu na gaz jest lepszy. No to jest takie trochę bardziej realistyczne moim zdaniem. Czekaj, które to jest? Chyba to. Tak, dobra. Zaproś grupę. Lecimy. Nie da się tutaj bączkować. Znaczy tak, robić wokół czegoś driftów. Nie, to nie jest Forza. Tutaj drifty są mega takie oskryptowane, no. Dobra, próbujemy. Mustanga wziąć? No to co chcecie, Mustanga czy tego Mercedesa GT? Mustang tak, to takie nic, taki Passat, nie? Nic specjalnego. Ja bym wolał jednak wziąć tego Merola, kurde, to chociaż jakoś tam wygląda.
Merolak, dokładnie. Widzę, że coraz więcej osób się zbiera na tej mojej stronce luceklive.pl. Fajnie. Macie tam anonimowy czat. Jej. No kurde, idzie. Mamy troszeczkę lepsze samochody od nich, więc... Wydaje mi się, że czasami mógłbym troszeczkę lepiej biegi zmieniać na manualnej. Ale powiem wam szczerze, tutaj nie ma kiedy tych biegów zmieniać, naprawdę. Ja tutaj ledwo ogarniam, żeby wymijać wszystkie przeszkody, nie? Tutaj ta gra jest bardzo dynamiczna. Będzie kogo banował. Tak, to już byś Szczepan chciał. Mercedes lepszy. No, Merc bierzemy. Merca, pewnie. Na Merca zaraz mi starczy, bo tutaj sobie zrobimy jeden wyścig i będzie Mercedes, nie? Fajnie, nawet w trybie multiplayer można ich spychać, nie? Nie są jacyś tam przyspawani do tej drogi, jak w Fordzie Horizon 4. Weź coś w końcu z napędem na 4 koła. Ej, mam! Mam już coś z napędem na 4 koła, mam Focusa. Focus RS jest z napędem na 4, także... Tylko, że ja go zrobiłem pod drift. może nie bym jakieś tam zawody driftowe porobił, ha? W sumie mam trochę części. Nie głupi pomysł. Dobra, ostatnie okrążenie. Mitsubishi weź. Yeah. Te barierki strasznie zwalniają, wiecie? Trzeba ich unikać. A, myślę, że Merola sobie weźmiemy. Merol też jakoś tak nie za bardzo mi leży, powiem szczerze. Coś takiego... no nie wiem. Podoba mi się ta BMW z Most Wanted, tak? Co sobie zrobiłem. Ona jest spoko. Na pewno wszyscy ludzie sobie ją wezmą. Chciałbym coś takiego bardziej może unikalnego, czego nikt nie będzie mieć, ale myślę, że tak dużo osób gra w tą grę, że chyba wszyscy wezmą wszystko, no, po prostu. Dobra, udało się ukończyć. Tutaj powinienem dostać za to sporo więcej kasy, bo wyciąga się trochę części z tej BM-ki i wsadzi się do Merola. Nie wiem, czy tak się da, nie? Na przykład turbosprężarkę z... W turbosprężarkę może jeszcze by się dało wsadzić do V8-ki, ale wał korbowy już chyba nie bardzo, nie? Oh my god. Zaraz zobaczymy. Dobra, 34 tysiące, już naprawdę fajna kasa. Czy będzie jakiś konwój w tej grze? Wiesz co, tutaj maksymalnie 8 osób może być, nie? Teraz sobie gram z ziomeczkiem tutaj. Dobra, gdzie jest ten? Aha, musimy kupić furkę. Mamy 129 tysięcy, więc pojedziemy sobie po nową furkę. Tu możemy się przeteleportować, więc idę do salonu samochodowego. Tak. Czy mam odblokowanego starego Mustanga? Chyba tak. Chyba mam odblokowanego. No, jego się ma na początku, chyba że chodzi ci o jakiegoś innego. Dobra tam. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? No, podoba mi się ten Mitsubishi Evo 10, też fajna furka. Ale może sobie go na razie darujmy. Jak będę opływał w hajsy, to wtedy sobie pokupuję różne furki. Tu jest też jeszcze ten Ford GT, ale... No nic nadzwyczajnego, no. Lotus jest jeszcze ciekawy, tylko on nie będzie brzmiał na pewno. Musimy wziąć teraz jakąś furę, która faktycznie będzie miała kozacki dźwięk. I zastanawiam się nad tą BM-ką. Czy ktoś z was jest w stanie powiedzieć, jaki mamy silnik w tej M3 z 10 roku? Bo wydaje mi się, że jechał jakiś bot, który miał chyba V8, bo bardzo ładnie to brzmiało.
Dobra, tu mamy jeszcze Jaguara bez dachu, M2, tą BMW-kę. Mamy Countacha odblokowanego, ale one są drogie. Dobra, ale jest Mercedes, zobaczcie. 117 tysięcy dolarów kosztuje V8 biturbo. Jup, lecimy. 4,4 V8 ma, tak? O! Naciśnij, będziesz miał jakiś silnik. Aha, dobra, to poczekaj chwilę. O ja, wyszło mi z tego. Moment, muszę sprawdzić. Co mówisz? A, statystyki? A, faktycznie jest! A, dobra. To czekaj, to zobaczę, bo wydaje mi się, że ta BMW bardzo ładnie brzmiała, jak jeden bot jeździł tym. No i faktycznie, 4-litrową V8 ma, nie? Weźmy tego Merola. No też pokazuje, że 4 litry V8. Ale wzięliśmy sobie już, wiecie, nowego Merola. A czekaj, a Lotus? On miał tam chyba jakiś 2-litrowy silniczek, nie? Nie, 1,8 ma nawet. Malutki, bo to leciutki samochód. Powinien tam na zakrętach fajnie. Ale nie wyobrażam sobie w tym Need for Speedzie, żeby samochód jakoś super skręcał, więc nie biorę tego nawet. O, w Jaguarze mamy V8 5-litrową. Ten Jaguar powinien fajnie brzmieć. A? A? No tak. Dobra. No nic, to chyba lecimy do garażu i tuningujemy Merola. Wychodzimy, lecimy, posłuchajmy. Zaraz będzie, kurde. Z tej BMW wymontuję części, żeby, wiecie, móc zamontować do tamtego. Chyba, że tamte będzie miał już jakieś dużo lepsze części, jakieś na pro, czy nie wiem. Jak tam wrażenie o pograniu już jakiegoś czasu? No bardzo pozytywne, bardzo spoko jest ten NFS. Myślę, że najlepszy od paru lat, spokojnie. Opcje tuningu, w ogóle ulepszanie samochodów jest, kurde, sporo lepsze niż to, co mieliśmy w poprzedniej części. Dobra. I tak, części sobie... Najpierw zobaczymy, co ma ten Mercedes, ok? Mamy mało hajsu. Nie wiem, czy nawet nie sprzedać tej BMW-ki. Teraz zobaczymy. Jest, kurde. Dobra. Ma niskie statystyki póki co. Ma po... No dobra, to będziemy mogli sobie tutaj coś tam poinstalować. Ja już trochę części mam, ale wyciągnijmy z tego, z tej BMW-ki. Tutaj na pewno będziemy mogli coś tam sobie ulepszyć. I zaraz posłuchamy tego Merola. Kurde, ja już się nie mogę doczekać. Dobra, ale najpierw wyciągamy części. Zobaczymy, czy da się je zainstalować do tego. Do Mercy. Tu po prostu wchodzimy w ekwipunek i ładujemy jakieś tam stare części. Pyk. I będę miał taką sobie BMW-eczkę. Dobra, dajmy to. Nitro. Zawieszonko. Wyścigowe. Tak, bo nie chcę teraz wydawać hajsu na części te... A, czekaj, opony... No dobra. Dajmy te. Sprzęgło, jakie tam było? To zostawimy. Dyferencjał taki. I to też wywalimy. No i git. Teraz zmieniamy, uwaga, teraz zmieniamy na Mercedesa. I zaraz w garażu go odpalimy, posłuchamy jak brzmi. Uwaga, jesteście gotowi? No szału nie robi ten dźwięk. Posłuchajmy inne opcje. Możemy boksera tu włączyć. Ale prawie 5-litrowego, nie? Dobra. Sześć przecinek 2 litra V8. Ło, co to? V12, V6, V10. Tak nie brzmi Merol, kurde. Musimy ten wydech zobaczyć, co się da z wydechem zrobić. Nie podoba mi się dźwięk tego samochodu, naprawdę.
nie wiem, czy tak brzmi ten Mercedes. Wydaje mi się, że dużo lepiej brzmi w rzeczywistości. Dobra, no, poinstalujmy te rzeczy, które tam sobie mamy. Tu możemy jeszcze modyfikować nadwozie, ale nie wiem, czy mi wystarczy części, znaczy kasy na te części. Tutaj też nie wiem, czy będę chciał jakoś go bardzo poszerzać. On jest, to jest już i tak bardzo szerokie auto, nie? Może na przykład coś takiego porobię. Pyk. Pyk. Coś takiego możemy zrobić. Tutaj zostawię standardowy. Maska. Tutaj nie mamy dużo opcji, widać, nie? Tuningowych. Ty, a można dać wydechy z boku? W niektórych samochodach da się. Jezu, co to jest? Dobra. Tylne błotniki. O Jezu. Ja pierdziele. Zobaczcie, jak te koła odstają w ogóle. What? To jakiś błąd jest. Ej. O co tu chodzi? Czemu te koła tak odstają z tyłu? Coś jest nie tak chyba z tym progiem. Nie wiem, a czemu tak odstają te koła? What the f... Ej. Zobaczcie, to coś jest nie tak. Ogólnie gierka, mi się giera ogólnie podoba. To nie jest GTR, to jest GT po prostu. GTR byłby jeszcze mocniejszy, ale coś z tymi kołami z tyłu jest nie tak. O pierdziele. Musimy sprzedać tą furę, kurde. Nie no, daj spokój, w ogóle jaki szeroki, nie? Dajmy na przykład to. No coś jest tu nie tak. Diffusor. Tutaj mamy zderzak. Okej. Diffusor chyba. Daruję sobie dyfuzor. Układ wydechowy. Dobra. Gdzie tu te rury są? Nie widzę. A, teraz już widzę, dobra. Wow. nawet jakoś pasuje, kurde. Ej, ale jestem zawiedziony brzmieniem Mercedesa, człowieku. Ja muszę sobie tamtą BMW-kę kupić. Ona może brzmieć fajnie. Dobra, dajmy to. Tutaj w tych, tych takich egzotycznych samochodach niewiele możemy zmieniać, nie? Tylne światła. O, takie przydymione wyglądają fajnie. Spoko. I spoiler, właśnie. Tutaj mamy wysuwany spoiler standardowo w tym samochodzie. Możemy dać coś takiego. Co o tym myślicie? No, w takim samochodzie już nawet pasuje. Dystansy wywal. Tutaj chyba nie ma dystansy właśnie, w tym rzecz. Ale to jeszcze sprawdzimy. Może jak zmienimy felgi? Kurde, podoba mi się ten spoilerek taki. I on jest właśnie, bo on jest doczepiony do... zobaczcie, do... On jest doczepiony do tego spoilera, co się wysuwa. Zobaczymy. Pomaluj koła. Tak, felgi może zmienimy. A może jak zmienimy opony, to coś się zmieni tutaj? Polepszy? Nie. Wręcz odwrotnie, możemy jeszcze bardziej te opony, te felgi wytegować. Ja pierdziu. Nie mam już hajsu, wiecie? Na inne rzeczy. Coś tutaj się stało z tymi kołami z tyłu. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, jeszcze przemalujemy furę. Można tu grilla ogarnąć? Nie. Można tylko przedni zderzak. Szyby zostawimy, lusterka boczne. Mamy jakieś tak... O, te są nawet spoko.
Standardowe są ok, możemy sobie dać jeszcze tak. Nie, standardowe są trochę za duże. Wymienimy najwyżej później. Ej, dobra, ej, fajnie wygląda. To teraz co? Bo ja wam jeszcze nie powiem. Samochód w tym momencie jest mega nisko, a on jest jeszcze maksymalnie podwyższony w tym momencie. Ja pierdziut. Całego jeszcze można... I jeszcze nie ma zainstalowanej pneumatyki, nie? Patrzcie, jaki camber. Ja wale, co to jest? O Boże, popsuty. To nie tak. Jaki niziołek. Obniżmy go do maksa, ale żeby nie miał tego kambera. Coś nie tak jest z tymi kołami z tyłu, bo widzicie? Jak dojadę do połowy wysokości, to już później tylko koła się przechylają, nie? Zostawmy sobie go na tej wysokości. Dobra. Masakra. Jak to wygląda? No tak, dziwne, nie? Walnij negatyw, nie będzie widać. No właśnie, tu się koła nie chowają. Patrzcie, ja nie mogę tutaj schować, nie ma dystansy. Moglibyśmy felgi spróbować zmienić. Nie wiem, czy to coś da. Tylko nie mam hajsu póki co, ale to się zdobędzie. Może jak wyjadę z garażu, to nie będzie to tak wyglądać. Jakie felgi wielkie tu można wrąbać. Zobacz, coś takiego. Ja pierdziele. Można jechać asfalt ubijać tym. O, Jesus. Popsuty jest, nie? Aha, weźmiemy sobie jeszcze lakier, zmienimy. Czarnucha. O, sztotkowany metal matowy. Czekaj, nie przeciwny, tylko spektrum wybierzmy może. Zobaczmy. O, Jesus. Jezu, jaki kolor. Masakra. Nie, ciężko powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. Jest coś totalnie nowego, nie? Przeciwny tu mamy. Ja pierdziut. Tak by wyglądał błyszczący. Nice. Ty albo taki. W starym stylu, nie? O kurde. Dobra, niech będzie. Na razie zostawimy. Zapisujemy zmiany. Można by wybrać sobie jeszcze tam inne malowanie. Ja tu mam takie swoje. Na przykład mógłbym wejść w bibliotekę i tutaj wybrać sobie któryś z innych samochodów malowanko, nie? O, Chip Gang. Ej, tu nawet pasuje, zobaczcie. Prawie, że pasuje. Musielibyśmy tylko jakoś zmienić przedni błotnik może? Byśmy mieli Chip Gang. Ale finansowane z 500+ nie udało się tutaj zmieścić, nie? A tutaj? O, tutaj też nie pasuje to malowanko. Trzeba by było pozmieniać, nie? Dobra, zostawiamy tak jak jest. Może tutaj ktoś zrobił malowanie do tego auta fajne. Tutaj coś takiego. O, to wygląda nawet fajnie, nie? Taki czarnuszek. Już ludzie robią fajne malowanie, ale ja zostawię to co mam, kurde. Dobra. Zobaczmy jak to wygląda, jedźmy na dzień. Ja pierniczę. Ej, szczerze mówiąc, myślałem, że ten Mercedes będzie ładniej brzmiał. Jestem trochę zawiedziony. No ale dobra. Do świateł przednich pasował tamten kolor, taki to spektrum, nie? Co słychać? Wybieram się na ten tor i zastanawiam się, czy jesteś w okolicy. Z tym nie pójdzie ci tak łatwo. Ej, zobaczcie, koła się schowały, widzicie? Koła się schowały i auto jest trochę wyżej.
Teraz jest dobrze. Tylko w garażu coś nie tak z tym autem, nie? Spróbuję go obniżyć do maksa i zobaczę, jak będzie wyglądał w jeździe dowolnej, bo widzę, że tutaj jest jakiś glitch po prostu. Dobra. O, a w garażu się robi jakiś taki dziwny. Mam blokadkę do skończenia, ale wołaj w razie czego. Teraz się chyba naprawił. O, teraz jest dobrze, dobra, tu mu się coś tam popsuło po prostu, jest git. Okej, to już się naprawiło, zobaczcie, teraz jest spoko. Już jest git, już się wszystko naprawiło. Poza garażem lepiej brzmi, chyba tak, nie? Troszeczkę lepiej.